Wtedy wszystkich zgromadzonych na hali. Trochę Mosley. Majorga rzeczywiście w porównaniu z poprzednią rundą pokazał nam tutaj lwi pazur. No i korpus poszedł. Cios na korpus. Taong 2015 nang may kasang rematch ng tinagurang bad boy ng boxing na si Ricardo Mayorga kontra naman sa former 3 division world champion na si Shane Mosley. Itong araw na matagal lang hinihintay ni Ricardo Mayorga, kung saan 7 taon din ang lumipas nang talunin nga siya ni Mosley. Kaya naman ito na ang kanyang pagkakataon upang makabawi kay Sugar Shane. Subalit hindi lamang si Mayorga ang nais makabawi nga sa laban, sapagkat itong si Shane Mosley ay mayroon nga itong personal na galit naman dito kay Mayorga. Dahil sa nangyaring press conference na kanilang rematch ay may ginawa ngang kalokohan itong si Mayorga nang hampasin nito ang puwet ng kasintahan ni Mosley sa harap ng karamihan. Isang pambabastos na talaga namang ikinagalit ni Sugar Shane at ng kanilang kasintahan. Kaya naman, sa mismong araw ng kanilang laban, isang matinding rasbak din ang nais gawin itong si Shane Mosley at maturuan na leksyon itong si Mayorga. Tara mga idol, at atin ang antonghayan ang naging matinding sagupan nitong dalawang fighter. Wyglądało podobnie. Czy on będzie też zawodnikiem, który tutaj od początku będzie starał się przejąć inicjatywę? Zobaczymy. W czarnych spoderkach Mayorga, w złotych Shane Mosley. O, od razu prawy nad lewą ręką, czyli te ciosy, które nokautowały Mayorgę. Tak, jakby przedłużenie emocji z 12 rundy tej ich pierwszej walki, kiedy Mosley fantastycznie... Póki co taka mała dygresja, może lepiej póki... Na razie swój wiek oszukuje Mosley, który wygląda zdecydowanie lepiej i nie wygląda na swój wiek. Nie mogę tego samego powiedzieć o Majorce. Znaczy ich metryki obaj nie wyglądają najgorzej, natomiast rzeczywiście... No, Sugar Shane, i tu widzimy próba skracania dystansu gdzieś tam w pośrednim prawym. Coś łatwo idzie. Kolejny bezpośredni prawy trafia z Mosleya, próba wejść w właściwą szybkość i dystans. Kolejny bezpośredni. Na 47 wygranych walk Mosley aż 39 rozstrzygnął przed czasem. Tutaj próbuje oczywiście konferencji prasowej sprzed kilku dni, by potraktował rywala z największą surowością, by jeszcze mu. No ale na razie rzeczywiście czuje się tutaj suwerenem w tej pierwszej rundzie, że trochę sytuację opanował. I tam robi się miejsce właśnie pod te bezpośrednie ciosy sierpowe. No teraz przyspiesz Mayorga. Tak, jakby ta pierwsza runda została taka na stracenie. Budził się dopiero zawodnik z Nicaragui i teraz dopiero zaczyna pokazywać swój charakter. To jest właśnie prawdziwy Mayorga, zawodnik, który mimo wszystko stara się przeć to, co publiczność go chce oglądać. I lewymi sierpami. Zwraca uwagę arbiter, by tam nie było ataku głową. Bardzo sierroznego, skupionego nim Shane'a Mosleya. No teraz poczuł, że trafił Mosley prawą ręką. No ale mają pewne doświadczenie i od razu nie wypuścił. No ale już mamy wznowienie pojedynku. Prawy sierpowy, kapitalny. Widać, że zachwiał Mayorgą. No to jest to, co Shane ma zawsze. Niesamowitą szybkość i bardzo mocne bite. Robił lekcję w 100%. On bardzo ciężko pracował, oglądaliśmy operacji pod tytułem rewanż z Mayorgą. Shane Mosley, no, że między innymi nie zrezygnował z palenia papieru. Nie potrafi tego zauważyć, czy znowu szykuje jakąś błyskawiczną. Dla mnie dalej ten zawodnik jest poza walką. Jest taki mało wyrazisty. Absolutnie ten pojedynek rozstrzygnąć po swoim, stawić się zawodnikowi ze Stanów Zjednoczonych. Nie doznał urazu, nie pojawiła się krew. Podejrzewam, że po którymś tyle teraz już trafi, bo jak widzimy, ta lewa ręka nie wraca we właściwe miejsce Mayorgi. Korpus po raz kolejny. Podejrzewam, że za chwileczkę pójdzie pod to. Próba deprymacji. No teraz troszkę szło pod publikę. Tak, tak jak za swoich najlepszych czasów. Tylko że wtedy podparte to było jeszcze perfekcyjnym przygotowaniem bokserskim.
No i proszę, zaiskrzyło, niesamowicie zaiskrzyło w tym fragmencie walki. Publiczność na stojąco już tam z tych dalszych sektorów. Ale Mosley niepotrzebnie. Gdzie potrafi wygrywać tego typu takiej chaotycznej w miarę wymiany. Och, prawie się powiem, ale śliznął się. Nie wyczuł odpowiednio dystansu, zabrakło kilku centymetrów. Och, lewy się powiem. No proszę. O, no brzydko to wygląda teraz. Powinien tak boksować, bo w tym momencie ośmieszać Majorgę właśnie szybkością, unikami rotacyjnymi, odchyleniem. Nie bawić się właśnie w te gierki, no, w których Majorga czuł. Był jeden z bohaterów narodowych, jeśli chodzi. Rewanż za pojedynek w tej rundy. No i tak powinien sobie mocniej normalnie boksować, dokładnie. Nie bawić się w to, nie zwracać uwagi na to. Wyciągnął lewą rękę. O, i tak jak teraz, prawie sierpą. I próbować gdzieś tam. Taka. O, tak jak teraz. Bardzo wysoki współczynnik pojedynków wygranych przed czasem. Oczywiście już nie są na tym topie swoich karier, ale wiedzą, jakim argumentem. Właśnie próba prawego prostego na dół, ale trafił w rękawice. Majorga chełpił się przez lata tym, że właśnie on potrafił z Vernonem i Forrestem sobie bardzo ładny stara się tutaj także wygrywać tego typu sytuacje sympatycznie. Że tylko na gigantycznej to przyniosłoby to być może lepszy efekt. Tylko powietrze swoimi ciosami Ricardo Majorga znakomicie mocno schodził z linii uderzeń. Widzimy partnerka. Na diecie Maćka Myszkina na pewno nie jest. Tak, to niewątpliwie. Znamy, to jest rzeczywiście walczak, to jest odnił w ringu przez lata, że... Uczy się to szybciej. Och, ładny prawy sierpowy. Powinien przyspieszyć i w tym półdystansie właśnie rozbijać. Bo tutaj tego ryzyka, że w momencie, kiedy będzie próbował zadać cios na korpus... Chyba teraz odeszła mu chęć pajacowania. Widzimy, jak tam bardzo to, co dzieje się w ringu, że w ten sposób została bezceremonialnie potraktowana. Klepnięta w pośladek przez... Się do roboty w tej rundzie, w tej odsłonie. Ładny prawy sierpowy. Kolejny tych ciosów sierpowych i po ładny lewy sierpowy. Widać, że się sprzedaje. Kapitalnie doskoczył momentalnie do swojego rywala i... Dystansu ciosem sierpowym, to też trzeba umieć po prostu. Majorgi, ostatnie sekundy tej piątej rundy. No ćwiczy teraz Mosley w tym starciu zdecydowanie swojego przeciwnika. I może druga, że to się kończy. No proszę, płacze partnerka Ricardo Majorgi. On być może opowiadał jej przed tą walką, by się nie złote spodenki. Też sporo zachowawczo po prostu z wykonaniem Mosleya. Widzisz, że... Jakimś rozpaczliwym ciosem, jakimś podbródkowym może go tutaj rzeczywiście trafić. Stara się mimo wszystko. Ładny blok, ale by się było, no to było widoczne, tak, to trzeba. No to, co jest chyba nieubłagalne. Tutaj niepotrzebnie też się podpala. No właśnie, takie zrywy Majorgi, ale świetnie ripostuje natychmiast Mosley. Próbuje jakimś pojedynczym ciosem także strzelić. I proszę, teraz on z kolei dokuczył Mosleyowi, trochę zgubił rytm Mosley, potknął się i Majorga próbuje natychmiast i frontalnego ataku. No i zaczyna się w tej rundzie rzeczywiście dziać bardzo dużo. I pewno apetyty wszystkich zgromadzonych. Kąsa Majorga. Nam się obudził troszeczkę. O, teraz ładny lewy sierp Mosley. Powiedział dwoma lewymi prostymi, niezbyt mocnymi, ale takimi deprymującymi w założeniu dla przeciwnika. No ale Majorga rzeczywiście w porównaniu z poprzednią rundą pokazał nam tutaj lwi pazur. No i... Korpus poszedł. Cios na korpus zdecydowanie. Liczony jest w tej chwili Majorga. Sędzia nie chce słuchać o tym, że było to poniżej pasa. Tak jest, koniec walki, przegrywa w ten sposób Ricardo Majorga walkę z Shane'em Mosleyem, mimo iż Majorga jeszcze sugerował sędziemu, isang matinding body shot ang pinakawalan ni Mosley sa round 6 na siya naman nagpatiklop kay Majorga at hindi na nga ito nakatayo pa. Kaya naman ang resulta, knockout victory para kay Shane Mosley.